Tak jak Ziemia jest do ziemniaków, tak wiele osób nadal uważa, że monitor gamingowy nadaje się wyłącznie do grania. Ale wiecie co? To bzdura. Mam tu za sobą monitor Huawei MateView GT 27 cali. I postaram się opowiedzieć Wam trochę, dlaczego jest to doskonały wybór także do bardziej ogólnych zastosowań. Czym powinien charakteryzować się dobry monitor gamingowy? Pomyślmy, na pewno musi mieć odpowiednio dużą przekątną, wysoką rozdzielczość, no i najważniejsze, wysoką częstotliwość odświeżania. I wiecie co? Tak się składa, że Huawei MateView GT 27 cali ma wszystkie te cechy. I co więcej, i co ważniejsze, przydają się nie tylko podczas grania. Zacznijmy od przekątnej rozdzielczości. Huawei MateView GT 27 cali został wyposażony w matrycę o przekątnej, no jak łatwo się domyślić, 27 cali i rozdzielczości 2560x1440, a więc wyraźnie wyższej niż w przypadku standardowego Full HD. To oznacza ładniejszą, bardziej szczegółową grafikę w grach, ale to także więcej miejsca podczas pracy. Wyobraźmy sobie, że w jednym okienku edytujemy dokument w Wordzie, a obok mamy odpalony podgląd poczty. W jednym i drugim widzimy więcej, a więc wygodniej nam się pracuje. Zresztą to samo z dużymi arkuszami kalkulacyjnymi w Excelu, obróbką grafiki w Photoshopie czy montażem wideo. Mamy więcej miejsca, więcej widzimy i praca jest bardziej komfortowa. Ale zaraz, zaraz, czy ja wspomniałem coś o edycji grafiki i montażu wideo na monitorze gamingowym? No tak, ja wiem. Takie słowa zakrawają o bluźnierstwo i nie bez powodu. Monitory gamingowe nigdy nie słynęły z dobrej reprodukcji kolorów niezbędnej w tego typu zastosowaniach, ale uwierzcie mi, że z MateView GT 27 cali jest trochę inaczej. Mamy tutaj do czynienia z wysokiej klasy matrycą VA o bardzo wysokim kontraście, wynoszącym 4000 do 1, oraz z bardzo dobrą reprodukcją kolorów i pokryciem prawie że całego gamutu DCI-P3. Co więcej, ekran jest fabrycznie skalibrowany, a to oznacza, że wszystkie kolory będą wyglądały dokładnie tak, jak powinny. I uwierzcie mi, wiem co mówię, to nie jest tylko pusty marketing. Na tym monitorze naprawdę udało mi się obrobić niejedną sesję foto do artykułu, i za każdym razem byłem niesamowicie zadowolony z efektów. Oczywiście z dobrej jakości obrazu cieszą się nie tylko graficy i fotografowie, ale również kinomani. Jeżeli szukacie monitora, na którym po pracy będzie można obejrzeć odcinek albo kilka odcinków ulubionego serialu, trafiliście pod właściwy adres. Tym bardziej, że Huawei MateView GT 27 cali obsługuje tryb HDR, a to oznacza jeszcze lepsze wrażenia podczas seansu. No i warto wspomnieć, że monitor ma jeszcze kilka atutów, na które raczej nie zwrócimy uwagi podczas grania, ale na pewno docenimy je podczas codziennej pracy. Mam tu na myśli chociażby regulowaną na wysokość podstawę, dzięki czemu będziemy mogli zająć wygodną pozycję przy biurku. Mam tu na myśli filtr światła niebieskiego, dzięki czemu nie będziemy tak męczyli wzroku. No i niskie zużycie energii, dzięki czemu na koniec miesiąca zostanie nam więcej kasy w portfelu. No a poza tym wiecie, decydując się na MateView GT 27 cali, zawsze dostajemy monitor, na którym po pracy można po prostu pograć. Natomiast na ten temat więcej znajdziecie w naszych pozostałych materiałach. Linki znajdziecie poniżej w opisie filmiku. Z mojej strony to właściwie tyle. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, nie tylko na temat monitora Huawei MateView GT 27 cali, koniecznie zajrzyjcie na telepolis.pl, no i zasubskrybujcie nasz kanał. A tymczasem cześć, no i co? Czas popracować!